Ja pamiętam, kiedy kopalnia już była zamknięta i była rewitalizowana cechownia, skądinąd no też myślę związana z kulturą, bo i w Perle w Koronie grała, tak, ale też jest według projektu architektów Cillmanów, więc myślę, że to jej dziedzictwo i wartość kulturowa jest znaczna, no to ci, którzy pracowali tutaj na kopalni, dla nich to było bardzo ważne, że nie jest, że to dziedzictwo nie zaniknie i ta historia i ta tradycja pracy górniczej i wszystkiego, co było z tym związane, ona zostanie zachowana. I też ten strój śląski, który przypomnę tylko, że parafia świętego Jacka co roku, jak jest święcenie pokarmów wielkanocnych, to też zjeżdżają z całego województwa osoby, które chodzą, które kultywują tę tradycję, pielęgnują ją właśnie w strojach śląskich. Więc ja myślę, że jest to też część naszej tożsamości, naszej historii i wszystkiego, co jest związane z tym regionem. Jeśli sami nie będziemy o to dbać, no to za chwilę będziemy mieć tylko na kartach książek lub na wystawie w muzeum.